Dzień dobry, nazywam się Agata Wiatrowska i to jest mój podcast Z wiatrem w grzywie, w którym opowiadam o rozwoju i o tym, co on może wnieść w Twojej codzienności. Dzisiaj chcę zaprosić do podróży po 7 psychologicznych obszarach mocy, które można w sobie wzmocnić dzięki programom rozwojowym z końmi. Jestem po bardzo intensywnym lecie, po 40 indywidualnych procesach rozwojowych, 7 grupach wielodniowych, głębokich, zaskakujących podróżach, po transformacjach, które przechodzą jakieś moje najśmielsze wyobrażenia, ale też po jakby ścianach czy jakichś takich wyzwaniach, gdzie razem w tej drodze krążyliśmy wobec czegoś, na co jeszcze nie przyszedł czas. Z tego zanurzenia się w tak wielu doświadczeniach, z tego jakby środka, można powiedzieć, pracy z ludźmi, który też cały czas trwa. Mój harmonogram jest pełen, sprawdziłam przed chwilą, do 9 grudnia. Tydzień w tydzień dzieją się wielodniowe programy i Droga Kobiety, i programy dla biznesu, i Szkoły Facylitatorów, i Train the Trainer. Cała masa podróży ku sobie. I właśnie w takich momentach, kiedy mam poczucie, że widzę ostrzej, że bliżej mi też do pewnego takiego podsumowania, co właściwie dają konie w programach rozwojowych z końmi. Dzisiaj chcę o tym opowiedzieć. Pod koniec podcastu też będę mówiła, jak się można zapisać na takie, można powiedzieć, spotkanie online ze mną. Spotkanie będzie nagrane. Dzięki temu każdy będzie mógł sobie je odsłuchać, kiedy chce. Właśnie pogłębiający obszar programów rozwojowych z końmi, facylitacji i bycia w ogóle facylitatorem. Ale to o tym powiem więcej na koniec. Na razie zapraszam do wspaniałej siódemki. Pierwszym obszarem jest kontakt ze sobą i autentyczność i to, co wydaje mi się, jakby oferują konie też w stosunku do wielu innych modalności, bo oczywiście, i to też jakoś jest ważne przy tych wszystkich obszarach, będę mówiła o tym, że konie nie są jakoś obok świata związanego z rozwojem czy terapią. Pewne obszary oddziaływania są dość podobne, tak? Pewne obszary oddziaływania facylitatora są spójne, inne mogą być, nie wiem, mocniejsze, inne słabsze, ale na pewno ten sposób, w jaki ja pracuję, jakiego uczę, jaki będę mówić, jakby wpisuje się po prostu w szeroko pojęty świat pomocy drugiemu człowiekowi, integrując się z wszystkimi metodami. Moją taką ambitną wizją jest to, żeby niezależnie jaki profesjonalista jakoś chciał zajrzeć do koni, to żeby miał poczucie, że zobaczy tam fundament, który zna, który jest jakby w moim poczuciu wspólny dla większości metod i zobaczy jakiś dodatek, który właśnie konie mogą było rozszerzyć. I ja dzisiaj, mówiąc o tych 7 obszarach, powiem i o tym, co jest wspólne, i o tym, co jest dodatkiem. I mówię o tym oczywiście nie pod kątem tylko osób, które profesjonalnie wspierają innych, ale też każdej osoby, która myśli, no dobra, gada ta Wiatrowska o tych koniach, to co tam może być dla mnie? I to niezależnie, czy się ma doświadczenie z końmi, czy nie, bo to, o czym mówię, jest tym obszarem psychologicznym, który stwarza się w specyficzny sposób, w szczególności podczas programów. Jedyneczka właśnie kontakt ze sobą i autentyczność. Ważny, wspólny kawałek dla większości metod rozwojowych. Mówi o jakimś takim poszukiwaniu siebie, swojego głosu, swojej esencji, poczuciu, że w ogóle jest się ze sobą w kontakcie. I gdybym miała powiedzieć, co tutaj dorzucają konie, to jest to taka bramka relacyjna, która jest pozaludzka. Czyli mogę spróbować wejść w relację z kimś, kto mnie głęboko emocjonalnie jakoś ożywia, porusza, a jednocześnie nie jest człowiekiem. I to w szczególności jest wspierające w tych momentach, kiedy jakieś części siebie, jakieś części osobowości zostały właśnie zamknięte ze względu na zranienia wynikające ze strony człowieka.
koń jakby tu oferuje taki most, tak jakby sobie wyobrazić most na rzece, przez który dobrze by było przejść po prostu do ludzi, do stada, do takiej jakiejś ufności w tych relacjach. To jest ten most, a chodź, tu są ludzie. Kiedy ja już przez ten most na przykład wcześniej przechodziłam i ktoś na tym moście mnie pałką strzelił po głowie, czytaj, to metafora czegoś trudnego w relacji, to nieważne czy w dzieciństwie, czy w dorosłości, to jak drugi raz mnie ktoś zaprasza nawet w trakcie jakiejś przestrzeni rozwojowej na most relacyjny, to ja mogę sobie myśleć, a nie wiem, czy na pewno to jest dla mnie kierunek, ten mościk. Natomiast przez tą rzekę most relacyjny przerzucają też konie i on jakby oferują taką inną możliwość, którą później ja jako facylitator jakby zapraszam, żeby te zbudowane rzeczy w relacji z końmi jednak zaczepić o ludzi, tak? Jakby docelowo dążymy jednak do relacyjności w ramach własnego gatunku też, ale jest to też ta unikatowość, którą umożliwiają konie. Ewa, która była uczestniczką programu rozwojowego z końmi, napisała do mnie po nim tak. Miałam wrażenie, że one wiedzą wszystko i dotykają tam, gdzie najbardziej potrzebuję zwrócić uwagę. Nienachalnie, bez jakiegokolwiek przymusu, ale z pomocą na miarę moich możliwości. Mam poczucie, że właśnie Ewa opisała drogę przez taki most. Drugi obszar psychologicznej mocy, który jest jakoś bardzo widoczny z końmi, a można powiedzieć, że on jest tym kolejnym krokiem po odzyskiwaniu kontaktu i większej autentyczności w jakichś obszarach, które może do tej pory były jakoś nieużywane czy nieświadome, oczywiście wracamy do relacji. Te osoby, które akurat przeżywają różne trudności w relacjach, mogą się ze mną nie zgodzić, bo może potrzebują oddechu i dystansu. Natomiast to w relacjach i pomiędzy ludźmi, można powiedzieć, wzrastamy, dotykamy esencji takiego wewnętrznego spełnienia, poczucia, że wszystko jest okej. I oczywiście doświadczenia samotnicze, czy nawet takie pustelnicze, noszą bardzo wiele, ale też, tak jak wiemy z różnych przekazów, one są dużo bardziej wymagające wewnętrznie. Więc to jest trochę taki obszar, do którego też zapraszają konie, oferując jakby taką swoją stadność, w której są, budowania relacji w sposób i szukania, jak ja mam ją zbudować, żeby ona była satysfakcjonująca, żeby usuwać te sposoby budowania relacji, które doprowadzają do tego, że przestaję trochę w nie wierzyć. Jak dotknąć tego momentu w sobie, nie momentu, ale takiego stanu, w którym czuję, że mogę przynależeć, ale jednocześnie zachowuję takie dobre dla siebie miejsce na takim kontinuum zależność-niezależność. W różnych nurtach rozwojowych to się przewija, te kontinuum. Jest to jedno z podstawowych takich zadań w ogóle każdego człowieka, jakoś dojrzenie i wzrośnięcie w swojej autonomii. Ta autonomia nie ma być za duża, tak? Czyli ona nie ma być taką autonomią, że myślę, nikogo już nie potrzebuję, wszystko sama sobie zrobię, ale też nie ma być taką zależnością, której się zlewam z drugą osobą, że jak ona jakoś gdzieś odsuwa się ode mnie, czy tworzy dystans, to ja mam poczucie na jakimś poziomie, że w ogóle ginę, że to już koniec, że już jakby przestanę w ogóle istnieć. I mam poczucie, że konie łączą w sobie no taką idealną mieszankę niezależności i zależności, dlatego wcale czasami nie są jakby proste w relacji, bo wielokrotnie ludzie przeżywają taki jakby niedostatek ich uwagi, że coś przez chwilę spojrzą, ale później zajmują się swoimi sprawami, nie dają takiej uwagi jak na przykład psy ludziom, a jednocześnie są momenty, kiedy dają tą uwagę tak bogato i tak wnikliwie i tak adekwatnie, że przepełnia jakby wszystkich takie poczucie, że właściwie doświadczają jakiegoś cudu, cudu spotkania, cudu relacji. I jak myślę o tych dwóch jakby obszarach, bo zobaczcie, mogło być tak, że ma się poczucie, nie no, one w ogóle nie zwracają na nas uwagi. I może być tak, one tak bardzo są z nami, że to przekracza wyobrażenie. I te dwie jakości, jakby te dwie strony monety, według mnie w podróży z nimi właśnie zapraszają do takiego idealnej takiej podróży, żeby eksplorować, co ja właściwie teraz
potrzebuje zrobić na tym swoim kontinuum. Dla jednych osób to będzie wzmocnienie swojej niezależności, swojej jakiejś takiej autonomii, a dla innych osób odnalezienie przyjemności i bezpieczeństwa w zależności. I tutaj podobnie, tak jak w jedynce, tam tego jeszcze nie wspominałam, ale tutaj jest to bardziej wyraźne, żeby zobaczyć, że integrowanie tego doświadczenia, które się wydarza z końmi, potrzebuje tej werbalnej części, w której można też doświadczyć jakości dobrego stada międzyludzkiego, które się wyraża w rozmowie, w dialogu, w usłyszeniu swoich różnych perspektyw, w wytrzymywaniu różnic, w otwieraniu się na bliskość, w akceptowaniu dystansu. Zaczyna też być bardzo widoczne, że tutaj to, żeby jakoś gdzieś skończyć to doświadczenie przenieść na swoją rzeczywistość, potrzebna jest facylitacja, potrzebna jest moderacja tego doświadczenia, pogłębianie go na ludzkie rejony. Na przykład grupa jest wtedy niezastąpiona, jeśli mówimy o tych relacyjnych niuansach. I Magda po jednym z programów napisała tak. Moc grupy nastawionej na działanie była przemocna. Cały czas w sumie w mocy wspomagającej, bezpiecznej i nie pozostawiającej pytań bez odpowiedzi, ani też zapętlonych nitek i starych dziur bez zaopiekowania. Trzeci obszar, samo i koregulacja, to są hasła odnoszące się do układu nerwowego, tego naszego autonomicznego i osiągania jakby takiego stanu, w którym układ nerwowy czuje się bezpiecznie, czyli czuje, że jest wyregulowany i konie takie, które właśnie są w swoim dobrostanie, oferują możliwość tak bardzo organoleptycznie i cieleśnie uczenia się, co to znaczy w ogóle taki układ wyregulowany? Kilka czasami minut na łące wystarczy, żeby zacząć spokojniej oddychać, żeby się zrelaksować i dzieje się to w sposób niezauważalny. Nie przez to, że jest jakaś instrukcja, że coś trzeba robić, po prostu sama obecność, bycie z końmi, czasem bliżej, czasem dalej powoduje, że to się dzieje. I tu znowu dochodzi do tego rola też facylitacji, żeby też trochę nadawać temu znaczenie i wyciągać jakieś wnioski, bo to, co się dzieje też często w różnych relacjach człowiek-koń, konie świetnie regulują, ale jeśli człowiek ma swój sposób życia i funkcjonowania tak ustawiony i takie ma też jakieś zastałe energie w ciele, które powodują, że układ nerwowy jest rozregulowany cały czas, to bez drogi, w której sobie uświadomi, skąd to się bierze, jaką pracę wewnętrzną trzeba wykonać, żeby to się odwróciło, to konie tylko zaoferują pewien rodzaj wentylu, tak? Czyli byłam napięta, wychodzę od koni, już się czuję lepiej, ale nadal nie wiem, dlaczego ja właściwie byłam napięta. I to jest ten obszar, w który wchodzi facylitacja. W zależności od tego, czy to jest rozwój, czy terapia, mniej lub bardziej głęboka oczywiście, ale zapraszająca do takiej podróży, w której też zaczynam rozumieć i doświadczam tego, co się ze mną dzieje, a przez to, że zaczynam być tego świadoma, mam możliwość wpływu też na to w codzienności. A ostatecznie to jest celem, tak? Moim celem jako osoby, która facylituje, nie jest to, żeby ktoś się tu poczuł dobrze. Moim celem jest też to, żeby się czuł dobrze u siebie w codzienności. A i jeszcze dodam, bo oczywiście sama koregulacja nie jest jakimś takim pomysłem związanym z końmi, jest bardzo wiele nurtów, zwłaszcza somatycznych, czyli związanych z ciałem, które zwraca uwagę na samą koregulację. To, co jest szczególne w doświadczeniach z końmi, że jest bardzo mała inwazyjność cielesna, czyli nie ma dużej uwagi na ciało, co dla części osób jest bardzo dobre, że nikt nie mówi, co oni ze swoim ciałem mają zrobić. Ale i tak to się dzieje jakoś niejako niezauważalnie w relacji z koni. Czwarty obszar mocy. I to będzie taki obszar, w którym trochę mniej konie są istotne, ale tworzą wspaniały fundament do tego, żeby to się mogło wydarzyć. A to jest trening mentalizowania. Mentalizowanie to jest taka cecha, skłonność, umiejętność każdego właściwie umysłu ludzkiego, żeby obejrzeć siebie z zewnątrz, własnych myśli i odczuć. Czyli jak ja oglądam siebie z zewnątrz, kiedy
na przykład coś zrobiłam i coś poczułam i później mówię, ciekawe, że tak zareagowałam na to pytanie i poczułam się niepewnie, jak ktoś mi je zadał. Tak, jeśli ja jakby widzę, że moją wewnętrzną reakcję, to się jakby można powiedzieć mentalizuje, ale to jest tylko część mentalizowania, bo to jest siebie od zewnątrz oglądam, a kogoś od wewnątrz. I tu jest to, co jest bardzo ważne, że to nie jest tylko odgadywanie, co ktoś myśli, czy w ogóle nawet nie chodzi o odgadywanie, ale taki pewną jakby umiejętność wczuwania się w kogoś, ale też tak czasami to jest takie słowo jasnoczucie, czyli ja jasno czuję, co się trochę może wydarzać u drugiej osoby. I na grupie pracującej z końmi bardzo dużo jest właśnie w trakcie procesu grupowego mentalizowania, czyli oglądanie i siebie od zewnątrz, i kogoś od wewnątrz. Jest w ogóle taki cały nurt, tak a propos zaczepiania się o inne nurty, który się nazywa właśnie terapią opartą o mentalizowanie. Natomiast każdy nurt właściwie rozwojowy zawiera jakieś elementy mentalizowania, bo wiele wyzwań rozwojowych i terapeutycznych jest związane albo ze zniekształceniem mentalizowania, albo z nierozwinięciem prawidłowego mentalizowania. Mentalizowanie się w ogóle rozwija w każdej wystarczająco dobrej relacji przywiązania, czyli pierwszych relacjach z opiekunami. Natomiast jeśli tam do czegoś jakby takiego wystarczająco dobrego nie doszło, no to to mentalizowanie może gdzieś utknąć trochę, że tak powiem, w rozwoju. I właśnie procesy grupowe, doświadczenia grupowe diametralnie zmieniają możliwości myślenia. Ja to czasami tak porównuję, że to tak jakby grać w szachy z umysłem własnym lub czyimś i mieć poczucie, że no okej, mogę zrobić ten jeden ruch i tylko widzę i u siebie ten jeden ruch i u kogoś ten jeden ruch. Mentalizowanie powoduje, że zaczynam u siebie widzieć na początku 2 albo 3 ruchy, potem jakoś powoli widzę, że i ktoś ma 2 i 3 ruchy, a z czasem widzę dużo więcej możliwości, dużo więcej niuansów i dużo więcej kompleksowości w ogóle pomiędzy ludźmi. I tu jest też ten aspekt, że to nie chodzi tylko o myślenie, tylko jest mentalizowanie emocji. To ostatnio też o tym wspominałam w którymś z podcastów, czyli takie 3 podstawowe fazy mentalizowania. Jakby jestem w stanie rozpoznać, tak, że coś czuję, jestem w stanie to zmodulować, czyli podnieść siłę danej emocji lub ją obniżyć. I na koniec, jakaś 3. faza, jestem w stanie ją konstruktywnie wyrazić, czyli konstruktywnie, to najlepiej tak, w jaki sposób to jest dopasowane do danej sytuacji danej osoby. I teraz jeśli ja nie mentalizuję czyjegoś stanu dobrze, no to najczęściej wyrażę emocje też, czy jest ryzyko, że wyrażę ją jak kulą w płot, tak? Więc to jest bardzo ważny obszar we wszystkich metodach rozwojowych i terapeutycznych i on jak najbardziej jest wyraźny pracując z końmi, tylko on się pojawia w omówieniach bardziej, tak? Czyli po doświadczeniu rozmawiamy o tym, co ktoś zauważył, jakie są jego pomysły i dochodzi coś bardzo ważnego, czyli możliwość mentalizowania konia, ale to, co jakby robimy, to żeby to zrobić na poziomie rozróżnienia faktów i opinii i to ma niezwykłą moc zobaczyć, że na przykład ja podchodziłam do konia, koń obrócił głowę w drugim kierunku niż z którego ja idę i ja poczułam, że koń mnie nie lubi. I teraz tak, ja nie wiem, czy koń mnie nie lubi. Zmentalizowałam konia w sposób, w który jestem też świadoma swojej myśli. Ja fakt odwrócenia jego głowy, które mogło być związane z tym, że za czymś się obejrzał, że coś go zainteresowało, ja łączę z faktem nielubienia mnie. Nawet jeśli to odwrócenie głowy było związane ze mną, czyli na przykład mogło być potencjalnie informacją, podchodzisz za szybko, wolę się poznawać z dystansu, to jest daleka droga jeszcze do tego, żeby to od razu ująć w takie bardzo ogólne hasło koń mnie nie lubi. Ale jeśli ja widzę, że ja tak mentalizuję konia, to jest bardzo ważny wgląd, ważna informacja dla mnie, bo mogę to robić też w wielu innych miejscach. Rozgadałam się z mentalizowaniem, ale wiecie, ja już to wspominałam w podcaście, jestem kompletnym freakiem mentalizowania, więc lećmy dalej.
Piątka. Siła życiowa. To, co zrobiły ze mną konie w tym obszarze, właściwie jest bazą i fundamentem tego wszystkiego, co robię dla ludzi. Kontakt z koni pozwolił mi odzyskać moją siłę życiową. Programy rozwojowe z końmi pozwoliły mi ją przetransformować, uzupełnić. Ale zanim jeszcze w ogóle wiedziałam, czym to uzupełnić, konie jakby podłączyły się pod jakiś daleki, nieczuty przeze mnie kawałek serca i w jakimś sensie czekały na mnie latami na to, że ja w końcu ten kawałek zobaczę. Codziennie pracując z ludźmi, którzy rozwijają się i zawdzięczają też dużo koniom, nie ma miesiąca, w którym bym nie usłyszała historii, w którym konie uratowały czyjeś życie psychiczne. Pytam, już by mnie nie było. To dzięki koniom, to koniom zawdzięczam, że dałam radę. Nie mam wątpliwości, że jest jakaś niezwykła moc, magia i mądrość, moje trzy ulubione hasła, tym, co mają do zaoferowania konie w tym obszarze. To jest przestrzeń ożywienia niezwykłych pokładów energii psychicznej. Jakbym to połączyła z innymi nurtami, no można powiedzieć, że w wielu jakby nurtach siła życiowa jest potrzebna, ale to, co oferują konie, wychodzi poza ramy tego, co może lub chce dać drugi człowiek, który tu czy terapeuta, czy coach, czy trener też ma swoją ograniczoną siłę życiową i może to będzie kontrowersyjne, co powiem, ale nie powinien przekraczać granicy, w której czuje, że jedzie na swojej sile życiowej, żeby ożywić kogoś. To się może oczywiście chwilami dziać i się dzieje, ale jest ryzyko, jest też branża pomocowa, w której dochodzi po dużej ilości pracy do wypalenia, więc na pewno na to trzeba uważać. Konie są tutaj takim energetycznym wsparciem, które jakimiś innymi magicznymi sposobami potrafią ożywiać energię psychiczną, która jest potrzebna na przykład do transformacji, do zmiany, do tego, żeby chcieć żyć pełniej, bogaciej, żeby ożyła ciekawość świata i życia. Ewa napisała, to doświadczenie było głębsze niż się spodziewałam. Dotknęło tylu punktów w mojej głowie i psychice, wcześniej jakby zasypanych ziemią. Dzięki koniom, dzięki naszym dyskusjom poczułam, że ziemia została ruszona. Szósteczka. Obecność i uważność. W ogóle można powiedzieć takie puzzle, o których tu opowiadam, które się składają na te psychologiczne obszary mocy, które się wydarzają w programach rozwojowych z końmi, nie są oczywiście jedynymi, ale też są od siebie współzależne i wchodzą ze sobą w interakcje. I na przykład siła życiowa i ożywienie siły życiowej jest w bardzo dużej interakcji z obecnością i uważnością, bo żeby teraz fajnie tą siłę życiową ukierunkować i nie doprowadzić do tego, żeby ona wpadła znowu w stare kolejne, potrzebna jest obecność i uważność. To są ostatnio modne hasła i w wielu nurtach się pojawiają. Też osiąganie tych stanów, mamy już bardzo dużo jakby badań, że to wszystkie tutaj obszary, które wymieniam, są potwierdzone badaniami, jeśli chodzi o efekty, które dają, ale tu też właśnie jak duże możliwości psychiczne daje wzmocnienie obecności i uważności i jednocześnie mam poczucie, że jest obszar bardzo trudny i dopiero teraz jako ludzie zaczynamy się uczyć, jak trudny. I konie tutaj też oferują bardzo duże wsparcie, ponieważ uczą tej obecności w jakiś taki sposób między wierszami i pogłębiają umiejętność bycia w tu i teraz. I ja później jako facylitator jakby tworzę taki most między codziennością, szukając świadomości tego, jaki stan wewnętrzny może stawać na przeszkodzie do takiej obecności, tak? Czyli dochodzi znowu ten ważny kawałek facylitacji, ale to zanurzenie się w takim organoleptycznym poczuciu bycia obecnym i uważnym, to właśnie oferują konie. Agata napisała, wróciłam jakby z innego świata. Pozwoliłam sobie na silne zanurkowanie w swoim wnętrzu, będąc u ciebie. I paradoksalnie dało mi to silne osadzenie w rzeczywistości. Czuję się jak bardziej trzeźwa. I siódemka. Nie ma chyba sesji procesu rozwojowego, który by nie dotykał poruszania się po kontinuum niemoc, moc, przemoc. Eksplorowania tego, kiedy, w jakich momentach, w jakich relacjach czuję się w niemocy,
w jakich w przemocy i co potrzebuję, żeby wzmocnić ten czas, kiedy jestem w mocy. I to zarówno i na poziomie myśli, na poziomie uczuć i na poziomie działań. To jest taki taniec i doświadczania i asertywności, i stawiania granic. Konie bardzo zapraszają do świata mocy, tą moc budzą, ale też, zwłaszcza jak chcemy jakoś na nie wpłynąć, jak chcemy jakoś mieć poczucie, żeby one też dbały o moją przestrzeń, żeby nie było tak, że jeśli stoję w jakimś miejscu, za każdym razem mam się przesunąć, bo już ustaliłam taki kontrakt z koniem, że to ja się przesuwam, to potrzebuję sięgnąć do mojej mocy, do moich potrzeb, do tego, że je wyrażę, że o to poproszę, że może chcę, żeby koń mi rozwiązywał sznurówki, a może nie jest to dla mnie komfortowe, jak mi miwia te sznurówki, bo nie wiem jakby jak mocno to będzie robić. Czy daję sobie prawo, żeby to powiedzieć? Nie chcę. I sięgnąć po tą moc. Podaję taki przykład, żeby pokazać, że to są mogą być bardzo małe rzeczy, ale czasami kluczowe. I to tyle. 7 wspaniałych, bardzo mocnych, transformujących obszarów, które oczywiście się uzupełniają. Bywa tak, że jeden temat dla danej osoby przez 5 dni czy przez kolejne programy, na które przyjeżdża, jest ważny, krążymy wokół niego. Czasami przeskakujemy z jednego obszaru na drugi. Czasami to są zupełnie inne obszary. Ja wybrałam te 7, które wydaje mi się dających duże efekty przy proporcjonalnie małym wkładzie pracy, co nie oznacza, że tej pracy nie ma, bo program rozwojowy z końmi jest przestrzenią pracy rozwojowej, czyli świadomego nurkowania w swój świat wewnętrzny, wyciągania wniosków z doświadczeń z końmi. Nie jest obszarem magicznych pigułek, które się łyka, po których nagle mentalizuje z jednego kroku na 6. Mentalizuję z jednego kroku na 6, bo ćwiczyłam to wystarczającą ilość razy. To jest taka, można powiedzieć, mądrość ze szczyptą magii. Wtedy, kiedy ona jest potrzebna. Jeśli Cię to zainteresowało, jeśli chcesz więcej zanurkować, co to znaczy w ogóle facylitować programy rozwojowe z końmi, czy facylitacja jest dla Ciebie, zapraszam Ciebie na spotkanie ze mną online, które jest nagrane i na które możesz się zapisać na stronie tego podcastu, na stronie Horsens, czyli wpisujesz www.horsens/podcast116 i podajesz swojego maila, a ja wysyłam Ci szkolenie. Tam pokazuję też w formie, oprócz tego, co tutaj opowiadałam, jeszcze to pogłębiam, te 7 obszarów, ale też pokazuję 2 nagrane doświadczenia. Jedno z ośrodka Horsens, jedno nie z ośrodka Horsens, bo też chcę pokazać, jak pracowałam kiedyś. Wiele lat pracowałam w wielu różnych stajniach. Omawiam te doświadczenia tak, żeby trochę sobie móc wyobrazić i zobaczyć, jak one mogą wyglądać, do czego one mogą prowadzić. Też odpowiadam na takie pytania, które często dostaję. Czym się różni taka ścieżka facylitowania rozwoju od bycia terapeutą z końmi? Jakie wstępne warunki są potrzebne do jednej ścieżki, do drugiej? Opowiadam o koniach, o tym, jak tego typu praca transformuje je, bo to jest wymiana dwustronna. Konie pod wpływem oczywiście dobrze prowadzonych programów z końmi, gdzie się je uwzględnia, pięknieją, zdrowieją i zwiększają swoją moc. Więc opowiadam trochę o tym i jeszcze wiele innych niuansów, więc serdecznie zapraszam. Jeśli facylitowanie programów rozwojowych z końmi Ciebie jakoś tak zadrgało w sercu, a jeśli myślisz po tych 7 obszarach mocy chcę, to zapraszam na programy rozwojowe z końmi, czyli Horsensownie, Drogi Kobiety. Pracuję cały rok. Jedyne tylko, na co trzeba zwrócić uwagę, że dosyć szybko się zapełniają miejsca, więc dobrze jest to zaplanować trochę wcześniej, zapisać się na listę zainteresowanych, później jak wrzucam terminy, to po prostu sobie zarezerwować i przyjechać. I niech ta podróż się rozpoczyna. Osoby, które już były, zapraszam ponownie. Jak wiecie, każdy program jest inny. Pracuję w taki sposób, że to nie jest jakby szkolenie, że się coś powtarza. Płyniemy zawsze w nowych kierunkach, z nową głębią, z nowymi rozwojowymi, wewnętrznymi
przygodami i z interakcjami z końmi, które zawsze zaskakują. I nie ma dnia, kiedy patrzę na to, co się dzieje między uczestniczkami i końmi i mówię, nie, to się nie dzieje. Zapraszam serdecznie. Dzięki bardzo. Pa!